Dlaczego wy ślub braliście w Zakopanem? Przecież wy, żadny z was nie jest stamtąd. To prawda. To ciekawa historia. Tak, właściwie... To poproszę, żebyście mi opowiedzieli. To było dawno, dawno temu, 15 lat temu. Marcin studiował z grupą górali, znali się ze studiów i zaprosili nas tam do siebie. To była nasza pierwsza wspólna podróż, to było jakoś już zaraz po końcu Tańca z Gwiazdami, my byliśmy świeżo parą i to było pierwsze miejsce, które wspólnie odwiedziliśmy i było nam tam po prostu dobrze. I później co roku tam przyjeżdżaliśmy właśnie do naszych przyjaciół. Nawet częściej, jak nie było dzieci, to rzeczywiście byliśmy tam praktycznie non stop, więc to było już wcześniej. Pewnego razu, przechodzę do meritum, pewnego razu ojciec moich przyjaciół, bo to było serdecznie, pozdrawiam pana Adama również, stwierdził, że no czas już ten ślub tutaj zrobić. Tak. Pytał, jak długo jeszcze będziecie tak chodzić za rączkę? Zadzwonił do rezerwacji jednego ze swoich hoteli, zapytał się, kiedy jest wolny termin, zapytał, czy nam pasuje i tak został. Rozumiem, przepraszam was, to psy moje tutaj się udzielają. Rozumiem, że zostaliście postawieni pod ścianą. Tak. My chcieliśmy, to nie było tak, że byliśmy zaręczeni, ale finalną decyzję tak podjęliśmy wspólnie jakby komitetem góralskim. Góralom się nie odmawia. Nie. O właśnie. Nie, to było bardzo urocze. Ten, kto bywa w górach, to wie, o co chodzi, także... Myśmy się nie do końca spodziewali, że to w ogóle jakby finalnie zaistnieje, ale rzeczywiście, słuchajcie... Nie spodziewałaś się, żeby... Nie, myślałam, że to takie będzie po prostu, wiesz, że okej, powiedzieliśmy sobie datę i będzie fajnie, i że to się gdzieś tam rozmyje w międzyczasie, ale nie, górale wszystko załatwili, kościół załatwili, salę załatwili, tort załatwili, orkiestrę załatwili, wszystko załatwione było i no... Ale oświadczyli się za ciebie, Marcin. Nie. Chociaż oświadczyny też były w tym kopialu akurat, więc też Zakopanym. Akurat, no my wtedy naprawdę bardzo dużo czasu tam spędzaliśmy, potrafiliśmy po prostu na weekend tam pojechać to po zakończeniu pracy. Taki azyl. Ślub jest chyba jednym z bardziej stresujących momentów. Jezu, jak ja tam ja przeżyłem, żeby wyjść normalnie, tam już myślałem te emocje, naprawdę, że tam siedzę i pamiętam ten nasz ksiądz prowadzący, taki był podobny do Roberta De Niro. Pamiętam i on tak do mnie, Marcin, dasz radę, Marcin. O, ja tam siedzę po nim, taki zdygotany. No potem ja to... No mi było, bo tego dnia w ogóle to był wrzesień, zimno było. A tam padało w ogóle, śnieg w ogóle z deszczem, makabra jakaś była chyba ze... Pamiętaj, na ślubie to deszcz na szczęście, wróży szczęście i Święty nam skapuje z nieba. Myślałam, że to Kasia, ty uczestniczyłaś bardziej w przygotowaniach do tego wydarzenia, no bo to zawsze... Nie, ja w ogóle... Tak się przyjęło, że jakby panny młode mają... Że dziewczynki odmarzą. Nie, naprawdę Kasia wtedy prowadziła duże show, takie jedno telewizyjne. Był zakręcony czas, a ja właśnie nigdy nie należałam do dziewczynek, które marzą o sukni ślubnej, o niej planowałam. Nie, ja tak nie miałam. Ja mam takie wrażenie, że jak tak człowiek się napina i robi nie wiadomo co, to później jest jedna wielka klapa. A myśmy podeszli do tego po prostu jak do oczywiście duchowego doświadczenia, ale też byli sami nasi najbliżsi, rodzina i najbliżsi przyjaciele. Zamknęliśmy całą ceremonię, żeby naprawdę przeżyć to tylko tak wewnątrz. Nie, bo to była jedna z lepszych imprez naszych rodzinnych. Tam... I myśmy Szanowni Państwo, Viva była, ale sesja była zrobiona kiedy indziej. Tak, sesja w górach, ale też była w górach. To jest najpiękniejsza, jaką życzyłam. Tak. To jest spełnienie absolutnie marzeń. My mamy taki swój katalog na jednym dysku różnych sesji wspólnych, które mieliśmy. To jest jedna z naszych ulubionych. Muszę wam opowiedzieć, jak myśmy tę sesję zrobili, bo to było niesamowite, bo ona się odbywała, ta sesja, na chyba, nie wiem, 3 tygodnie czy 2 tygodnie przed ślubem, a że to wszystko było top secret i my bardzo nie chcieliśmy, żeby informacja o naszym ślubie wyszła do prasy. No nie udało się, wyszła, ale musieliśmy naprawdę bardzo uważać. Więc pojechaliśmy do Zakopanego, weszliśmy 7 kilometrów przez dolinę, do Doliny Pięciu Stawów. Tam mieliśmy nocleg zaplanowany w schronisku. No i część z nas miało osobne, że tak powiem, pokoiki w schronisku, a część nie, no bo wiecie, jak to jest w schronisku po prostu. Trzeba przyjąć wszystkich, więc spali jak śledzie po prostu w korytarzu, w kuchni, pod toaletą, gdzie było miejsce. No i później mieliśmy rozkład jazdy, że każdy o innej godzinie wychodzi ze schroniska, że nie całą ekipą, z fotografem, z asystentem, żeby nikt się nie domyślił. Każdy o innej porze wychodzi, spotykamy się na szczytu w jednym miejscu, gdzie ukrywamy się za kosodrzewiną i to było niesamowite, bo stylistka moją piękną suknię od Macieja Zienia miała spakowaną w plecak, papery,
i tak dalej. Marcin Smoking to samo. Normalnie ubrani, tak wiecie, jak to w góry się idzie, w traperach, w ubraniu sportowym. Za kosodrzewiną przebierałam się w kreację projektanta Macieja Zienia. Zakładałam przepiękną suknię, ale pod spodem miałam spodnie dresowe i trapery, bo przecież na tych kamieniach zimno było, ale bym też nie ustała, więc to było niesamowite, bo tutaj po prostu baletnica niczym wyłaniająca się z jeziora nimfa, a pod spodem trapery, takie górskie. Tego nie było widać. Tego nie było widać. Zresztą nie wiem, czy pamiętasz, my na tą sesję jechaliśmy po twoim panieńskim. O Jezu, pamiętam, nie pamiętam. To było straszne. No właśnie, rano się ratowałem po panieńskim, potem cały dzień jechaliśmy. Następny dzień właśnie. Ale zobaczcie, jakie wspomnienia wspaniałe.